Kultura Mimbres, odmiana większej kultury, czyli tradycji Mogollon, istniała przy granicy meksykańskiej w południowo-zachodnim Nowym Meksyku, sięgając do Arizony i na terytorium Meksyku od 825 do 1450 roku z okresem szczytowym, czyli klasycznym w latach 1000 do 1130. Zajmowała ona obszar od dorzeczy górnych biegów rzek Gila i częściowo San Francisco po dolinę Rio Grande. Nazwa kultury Mimbres nie jest indiańska. Pochodzi od hiszpańskiej nazwy rzeki, nad którą znajdowało się jej centrum. Mimbres znaczy po hiszpańsku wikliny. Rzeczywiście rośnie tu dużo wierzb. Nie wiemy, jak nazywało się plemię, które stworzyło tę kulturę, ani nawet jakim językiem mówiło. Uważający się za powiązanych z kulturą Mogollon i kultywujący jej tradycje ceramiczne Indianie, Zuni, Hopi i Yakoma, należą do trzech różnych grup językowych. Indianie, którzy stworzyli kulturę Mogollon, mieszkali w stałych wioskach zabudowanych ziemiankami. W ostatnim okresie swojego istnienia kultura Mogollon upodobniła się do kultury Anasazi, czyli obecnych Pueblo, ponieważ jej twórcy także zaczęli mieszkać w Pueblach. Rolnictwo dotarło na tereny kultury Mogollon najwcześniej na całym terenie USA, a więc i wcześniej niż do żyjących bardziej na północ Anasazi, czyli właściwych Indian Pueblo. Potem jednak ze względu na lepsze tereny łowieckie popadło ono w wyraźny regres. Do upadku kultury Mimbres doszło w wyniku katastrofalnych susz, które spowodowały przemieszczenie się osadnictwa na północ i zasymilowanie się go z Indianami Anasazi. Pozostałe na miejscu resztki ludności uległy w latach 1130-1150 wpływom zewnętrznym. Po jakimś czasie opustoszałą okolicę zasiedlił odłam przybyłych z północy Atapasków Apache. Pierwsze pewne ślady pobytu Atapasków na południowym zachodzie pochodzą najwcześniej z 1500 roku. Żyjących w rejonie rzeki Mimbres, wschodnich Chiricahua Apaczów, Chienne, co oznacza malowani na czerwono, biali nazywali wprawdzie Mimbreniami lub Mogollonami, lecz nie mieli oni nic wspólnego z pierwotną ludnością. Kultura Mimbres zasłynęła przede wszystkim wysokimi walorami artystycznymi wytwarzanej przez nią ceramiki. Występował kolor biały i czarny, rzadziej czerwony. Bardzo charakterystyczne jest występowanie motywów swastykowych, począwszy od identycznego z literą S oraz porządkowanie przez nie dekoracji figuralnej. U Indian północnoamerykańskich swastyka nie oznacza słońca jak w Eurazji, tylko wiatr. Otwory w dnach mis to skutek rytualnego ich niszczenia, odpowiednika zabijania zwierząt na ofiarę, by ich dusze mogły służyć na tamtym świecie duszom pochowanych z nimi zmarłych. Inny pogląd mówi, że chodzi o uczynienie naczyń bezużytecznymi, by zabezpieczyć je przed kradzieżą.
Najczęściej misy znalezione w grobach przykrywały twarz zmarłego. Temat padliny doskonale nadaje się do dekoracji naczyń stołowych, nieprawdaż? Się, że papugi wyobrażone na ceramice przedstawiają ary. Jedna z ar, ara zielona, istotnie żyje jeszcze dziś w Meksyku w pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że w przeszłości mogła nawet żyć na obecnym terenie USA. Możliwe jest jednak też, że papugi trafiały na obszar kultury Mimbres jedynie jako obiekty handlu.
Niektóre z wyobrażonych na ceramice ryb to gatunki morskie z Zatoki Kalifornijskiej, choć nie wiemy, czy znalazły się one w naszym filmie. Wprawdzie plemię Mimbres nie miało dostępu do morza, ale dla kultur rolniczych południowego zachodu charakterystyczny był rozgałęziony handel. W ceramice Zuni i Jakoma występują motywy zwierzęce podobne jak w sztuce Mimbres. Świadczy o tym ten przykład ornamentyki Indian Zuni z lat 1868-1933. Teren Zuni zaczął się silniej zaludniać właśnie w tym okresie, kiedy tereny kultury Mogollon zaczęły się wyludniać. Możliwe, że Zuni to właściwe plemię pochodzące z Doliny Mimbres, natomiast Akoma to część reprezentantów tego plemienia, która wymieszała się z ludnością mówiącą językiem Keres i przyjęła ten język. Obecnie garncarze Indian Pueblo, nawet niekoniecznie plemion pochodzących od twórców stylu Mimbres, posługują się nim już nie tylko na zasadzie tradycji, ale również świadomie wykorzystując zdobycze archeologii. Naśladownictwo tego stylu pełni dziś funkcję stylu historyzującego, jak u nas na przykład neogotyk. To taki styl neo-Mimbres, którego przykładem jest ten wazon ślubny Indian Laguna. Najłatwiej zauważalną współczesną innowacją jest używanie czasem nowych kolorów, jak w przypadku tej misy przedstawiającej polowanie na zające,
wykonanej przez Indianina Acoma. Czysty styl Mimbres funkcjonował u Indian Pueblo na zasadzie tradycji jeszcze w XVIII wieku. Dowodzi tego ta oto misa drewniana Indian Hopi, będąca też pośrednią przesłanką, że Indianie, którzy stworzyli kulturę Mimbres, zdobili w charakterystycznym dla siebie stylu nie tylko naczynia gliniane. Motywy sztuki Mimbres rozpowszechniły się również u innych plemion niż Pueblosi. Na jednym z widocznych na tym zdjęciu koszy Indian Pima lub Papago widzimy znajome przedstawienie Frynosomy. Dekoracja w stylu Mimbres przyjęła się również w koszykarstwie przybyłych później na te tereny Apaczów. Użycie wzorów Mimbres przez sąsiednie plemiona do ozdoby wyrobów koszykarskich jest również poszlaką, że w kulturze Mimbres kosze zdobiono tak samo jak ceramikę. Nie powinno to dziwić, ponieważ Indianie południowego zachodu wytwarzali kosze wodoszczelne, przez co traktowali wyroby koszykarskie i garncarskie jako grupę przedmiotów o tym samym przeznaczeniu. Koszyki były jedynie starszym typem naczyń, lepiej przystosowanym do nieosiadłego trybu życia i trudniejszym do utrzymania w czystości. Byłoby zresztą bardzo dziwne, gdyby Indianie kultury Mimbres ograniczali swoje charakterystyczne zdobnictwo tylko do ceramiki, zamiast stosować je powszechnie. Sztuka Mimbres od okresu międzywojennego naśladowana jest również przez blade twarze, nie tylko w ceramice.